Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do wielkiego finału w grze They Are Billions. I to naprawdę finał finałów, czwarty sezon, ostatnia mapa, najwyższy poziom trudności. Wszystko co mogliśmy wyciągnąć z tej gry, jeżeli oczywiście zakończymy dzisiaj pozytywnie, no to wyciągniemy. A jeżeli nie, no to nie będzie jeszcze finał finałów, ponieważ przed nami sezon piąty, a może i szósty. Zobaczymy. Nagrywam ten odcinek z rozpędu, dlatego dzisiaj bez komentarzy. Przyznam, że nie mogłem doczekać się już tego finału, zobaczyć podsumowania naszych tutaj kilkugodzinnych starań. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, bez względu na to, jak to wszystko się zakończy. A przypuszczam, że też swoje to potrwa, ponieważ ta ostatnia fala powinna nadejść 74, 5, a może jak się uda, to i 6 dnia. Na co też nie ukrywam, że liczę, że im później, tym lepiej, tym będziemy mieli chwilę dłuższą, żeby się przygotować. Tym bardziej, że teraz każdy dzień to jest naprawdę duży krok do przodu. No i nie ukrywam też, że paru nam brakuje. No ale ruszajmy, ruszajmy. Nie ma co czekać, nie ma co zwlekać. Osiedle musimy oczyścić, a przede wszystkim pozyskać z niego materiały na dalszą rozbudowę. I to jest nasz główny plan działania. Może, ale poczekamy, jak będziemy mieli pieniądze. Może zbierzemy też małą grupę, żeby tutaj coś rozbudować. No i powoli to wszystko zaplanować sobie. Albo wy tu już stójcie na finał. Okej, są pieniądze. Struktury są atakowane, spoko. Coś na to zaradzimy. Jeżeli są pieniądze, to jeszcze bym zainwestował tak. Chatki. Bardzo chętnie. W gruncie rzeczy to nie wiem, czy to nie jest w zasięgu... No właśnie, ta najważniejsza się nie ulepszyła, ale to jest kwestia chwili. Trochę kamienia, trochę innych rzeczy. My możemy zabrać się za to już za prąd, bo jak powstaną egzekutory, to tego prądu będzie nam naprawdę brakowało. Wydaje się dużo, 52 to jest fajny wynik, ale to jest chwila i nie będzie, tak. To jest chwila i nie będzie. No dobra, ruszamy na nasze osiedle. Widać, że te wcześniejsze ataki miały jakiś tutaj sens, ponieważ jako tako kolejne zombiaki nie wychodzą, czyli tak to miałem nadzieję, że wcześniejsze czyszczenie całkiem nieźle się to sprawdziło. Dobra, zanim podniosą żelazo, bo może zaraz do tego dojść, fajnie by było już podciągnąć egzekutory gdzieniegdzie. Główna obrona tam, gdzie nadchodziły fale, czyli na pewno ten mur. Na pewno ten mur. Tutaj trzeba to poprawić, ulepszyć. Tu też na tę bramę atakowali. Tu atakowali. I tu nie kojarzę. Być może coś na samym początku. Możliwe, ale to... Najpierw tam, gdzie nadchodziły fale, tak już zgodnie z naszym doświadczeniem, z tym, co było do tej pory, a później następne mury, jakoś te priorytety trzeba tutaj obrać. No dobra, Thanatosy, może schowajcie się nieco dalej. No niestety, słuchaj, że straciliśmy jakąś jednostkę, będziemy ich pewnie tutaj podczas tego polowania tracić. Mimo naprawdę pokaźnej grupy, 42 snajperów teoretycznie bez problemu powinno oczyścić całą mapę, no ale to jest teoria. W praktyce jednak no, gramy tu na trochę podkręconym tym poziomie, a nawet bardzo. Może tak, Gatling tu i więcej musimy czekać. Tu bym chętnie zobaczył zdecydowanie grubszy mur. Więc potrzebujemy... Lepiej chyba tu, bo jak tu ustawimy, to pluj może się pojawić. Zresztą właśnie, będąc przy pluju, może warto by było postawić... O, będziemy mogli. Też i tu murek. Żeby nie zaczął swojej zabawy od plucia na balistę. Bo mógłby czasem. Egzekutory? Dobra. Wszystkie ustawiamy na cel najgroźniejszy. To jest chyba całkiem niezłe rozwiązanie. Jak przynajmniej coś w głowie zostało. W ten sposób graliśmy. Uwaga, że... Nie. Ci, co już mają mało życia, niech się wycofają. Nie wiem, czy Thanatosy warto brać. Okej. Okay. I znów się zrobiło miło. O, zdecydowanie tutaj Gatling. To jest bardzo fajne miejsce. Takie bym powiedział nawet strategiczne. Dobrze by było go obudować. Postaram się znaleźć kilka takich fajnych punktów, gdzie to miałoby duże znaczenie. No tutaj Gatling też musi być. Nawet jakby miał być sam, czy ze wsparciem jednej balisty, dwóch Thanatosów, no to ten Gatling jednak dobrze, żeby to sobie funkcjonował. Balistę możemy mu dorzucić nawet. Może z tej strony, skoro się zmieściła. A jego samego bym również obudował. Ma całkiem fajne miejsce, tak żeby go zombiaki nie pogryzły, więc jeżeli dobrze by poszło... O właśnie, ma takich pełno ząbków, gdzie one nie będą w stanie przejść. Więc jeżeli nie pojawi się pluj,
no to ze wszystkim innym by mogło sobie to całkiem nieźle poradzić. Do tego możemy dorzucić jeszcze kolce. I myślę, że... Ja wiem, że chciałby się więcej, ale myślę, że na finał ten mur jest gotowy. Może jednego Thanatosa albo snajpera jeszcze się dośle, ale ogólnie... Widzę w tym miejscu już finał. Dobra. Teraz musimy zająć się tym punktem. Tu jest przejście. No niestety jest, tak? Wystarczało, że tu jakieś roślinki by urosły i zupełnie inaczej by to wyglądało, no ale roślinek nie ma. Takie Plants vs. Zombie by było. Musimy rozwiązać to tak. Zawczasu ustawimy też murek, jakby ktoś chciał podejść bliżej. Nie wiem, czy to nie warto by było zostawić małe przejście dla ekipy snajperów. Byśmy chcieli też tam wejść nieco dalej. Okej. I sprzątamy dalej. Podnosimy żelazo, tak jak mówiłem. No to jest właśnie największy plus osiedla, że możemy się jeszcze dorobić to na ten finał. Czy wszyscy atakują najważniejsze cele? Wow. Tak, bo tu się przeleje. Co więcej, my musimy robić też i Thanatosy. Wiele miejsca na nich nie zostało, bo... No jeszcze dwie sztuki prócz tego, co zaklejkowaliśmy. Snajperów jak najbardziej. Gdzieś te chatki możemy spróbować ponownie podkręcić. 8. O, wszystko. O, tu się jeszcze coś w środku znalazło. No proszę. No gorzej jak to jest... O, jest więcej. Tutaj jest chatka. Kurczę, to tak grzeszyliśmy, to już dawno powinni tu podatki zbierać wyższe. A nie głupotami się zajmować. Okej, ale widzę, że niestety jedzenie nam tu się kończy. Więc tak, mamy złoto, nie mamy złoto, żeby podkręcić jedzenie, mamy na pewno złoto, żeby postawić kolejne elektrownie, przynajmniej jedną. I więc wracamy na północ, no i tak będziemy sobie tutaj biegać, podnieść złoto jedno z drugim, no i teraz mamy, żeby podkręcić jedzenie. A, i nie ma prądu. No może duża elektrownia by się już przydała. Zastanawiam się, czy nie przydałoby się też trochę więcej kamienia wydobywać. No ale zobaczmy. Teoretycznie 40 jest spoko, ale nie wiem, czy nie pokusimy się na dużą elektrownię, bo z tych małych też, no ile można zbierać tego prądu, tak? Z drugiej strony kamień zawsze nam by się przydał. Dobra, na takim widoku ekipa, która jest z przodu, lepiej żeby się wycofała, tak zamienić ich wszystkich. Zresztą byłbym bardzo ucieszony, jakby oni naprawdę... Naprawdę się zeszli jakoś bardziej, zbili w kupę. Szkoda, że nie ma tak. To co wspomniałem wcześniej, polowanie w danym kierunku, że wszyscy idą w jedną stronę i my obieramy kierunek, a drugie takie rozciąganie jednostek, jak to ma miejsce w Total War, że na przykład przeciągnęlibyśmy wzdłuż i oni by się ustawili w takim szeregu i wtedy to też całkiem fajnie by działało. A tak, no niestety, zarządzając tym na różne sposoby niejednokrotnie popełnia się niefajne błędy, a po co? Jakby można było ich uniknąć? Tu jest fajne złoto za to. Dobra, ale nim się tam schylimy. Egzekutor tutaj. Ja myślę, że tak. Tu już jest tutaj zdecydowanie egzekutor. To co wspomniałem też, murek. Możemy nawet dać podwójny, potrójny. On zatrzyma zombiaków, one będą chciały się wgryźć w to wszystko, więc czemu nie? Egzekutor, chociaż ta balista by mogła stać odrobinę wyżej. Tak to zrobimy. I otoczymy ją murem. Jeżeli się wybroni z tej strony, no to będzie fajnym wsparciem tutaj, jeżeli by się okazało, że na przykład zombiaki się przebiły. Trzeba szukać takich miejsc i trzeba wykorzystywać, różne tego typu możliwości. Dobra, ten murek tam powinien się połączyć. No na pewno trzeba naprawić, czy przygotować też tę stronę, ale tu mamy snajperów dużo. Trochę niewykorzystana opcja. Ty sobie wskocz też, kolego, na górę. Tutaj przywrócimy stary projekt smoczych zębów. Chociaż zastanawiam się, czy nie lepiej od smoczych zębów byłoby dać im po prostu jeszcze jeden mur. Nie gryzą. Szkoda, że tu przez środek, ale może dobrze będzie ich tu przekierować przez środek. Dobra, poczekamy na żelazo. Niech gryzą ten mur. Będą w zasięgu spokojnie tutaj gatlingów, jednego, drugiego. Tym bardziej będą też w zasięgu naszych tytanów, których możemy rozciągnąć. Tytanów, Thanatosów. Tytanów to my akurat nie mamy. To jest całkiem fajna, pokaźna armia. Te dziewczyny, może niech tu w środku stoją. Chociaż widzieliśmy, że atak był tutaj dość zmasowany. Rogu, tu mamy nieotwarte, znaczy niezamknięte przejście.
Gdybym widział w ogóle balistę. Albo Gatlinga nawet. Musimy pamiętać, że są też te wampirzyce, diablice, rudowłose, które potrafią nam naprawdę namieszać w planach. O, o, idzie pluj. A tam jeszcze było żelazo, które chciałem podnieść. No dobra. Thanatosy nam trochę tu małe łubu-dubu robią. Być tutaj. Trzeba uważać. No rozpędziło się towarzystwo. No i właśnie trzeba też pamiętać, że one potrafią przeskoczyć przez mury. I to niejednokrotnie sporo nas kosztuje. Okej, dobra. Ale tu weteranów przypisali, przydzielili. Dobra, obiecałem, że tutaj coś powstanie. Może nawet egzekutor. Dużo lepszej obrony w tym miejscu nie będzie. Kolega może stać. Tu już zawczasu dobudujemy ten mur. I to co mówiłem, minął tak naprawdę dobrze jeden dzień. A oczyściliśmy osiedle i całkiem spory obszar mapy. Więc to jest ten moment, w którym no fajnie można by było. Okej, wiele nie ulepszyliśmy. Fajnie by można było się rozwijać, ale niestety no brakuje tak tego czasu. Zobaczymy. Zobaczymy, dobra. Tutaj kolce, ja myślę, że kolce to my musimy wszędzie, ale żeby już nie myśleć o Thanatosach, zakolejkujmy sobie jeszcze tego jednego. Snajperzy się robią, złoto idzie. Dobra. Trochę mi się nie podoba ta sytuacja tych dwóch tutaj wyciągniętych naprzód. Tych też bym tutaj schował. Tych tu w ogóle, to tak. To jest największy błąd, jaki mogą popełnić, to właśnie schować się tak za kanionem, że tak to nazywam. Bo wróg wychodzi i jest naprawdę marnie. Okej, okay, podnieś sobie to, jedyny taki odważny. Mamy żelazo. Mamy tutaj już ekipę, która też by mogła w sumie wyjść i trochę oczyścić ten teren. Mamy co tutaj podnosić. Najszybciej zabierzemy się za rozbudowę. Jak my z prądem stoimy? 170, całkiem nieźle, ale za to widzę, że jedzenia przydałoby się więcej. Ile to bierze złota? 50. Brakuje nam jeszcze trochę ludzi. Dwie chatki. Jedna chatka gdzieś się jeszcze kryje. Brakuje nam ludzi, tak jak mówiłem, na finał 2000, fajne minimum. Tutaj Gatling. Ciężko powiedzieć, bo raczej tu wielka ekipa nie wejdzie, przez ten punkt się też nie prześlizgną, możemy im jeszcze tu spróbować zalepić to co nieco. Myślę, że tu dorzuciłbym Gatlinga, jakiegoś snajpera na wieżę i punkt będzie zabezpieczony. Okej, okay, kolce, tu by trzeba było, szczególnie w narożnikach. Dobra, czy tu gdzieś jedzenie by się nie udało nam w sumie? Jakby postarać się 15, a dlaczego nie? Za blisko? Gdzieś widocznie musi być Hunter, którego nie widzę. O, a tu było 12. No, tylko kosztem znowu tego pola. Nie wiem, gdzie tu jest chatka łowcy, że tam niżej nie można było, no ale nie będziemy się kłócić z grą. Dobra, 15, tu jest całkiem nieźle, no tu się nie uda. Z tej strony obrona mnie trochę martwi. Thanatosy, może, tak właśnie, ich też już możemy powoli przepisywać. Biegnij tu, tutaj też bym Thanatosa widział. Ta ekipa leci tu. Tych, co będziemy mieli, oni prawdopodobnie skończą oczyszczanie gdzieś w tej okolicy, mam nadzieję, to ich wycofamy właśnie do obrony tego tu punktu. Też jakoś go mocno nie uda nam się już rozbudować. Okej, okay, Thanatosy bym wycofał stąd w ogóle. Niech pilnują tej strony świata, a my z nimi pójdziemy. Pójdziemy tutaj niżej razem. I oczyścimy tę stronę. Chyba, że będziemy mogli się połączyć z tymi snajperami tu niżej. No niestety, takie końce mapy, krańce mapy są nieoczyszczone i pewnie się nie uda ich oczyścić. Ale cóż. Ale cóż, no. Dobra. Bez was, panowie, bez was, tak. Ja wiem, że bez was nie idę, ale dobra, im zrobimy przejście, no niestety. Taki to jest urok niestawiania bram. Zrobimy przejście tu. Nie, panowie, tamtą stronę świata mówiłem, że już kończymy, odpuszczamy sobie. Okej, okay, ta ekipa też to może dołączyć. Dobra, zakolejkujemy ostatniego Thanatosa, czyli ten temat mamy zamknięty. Akurat w sumie ich wyprodukujemy chyba wszystkich na finał. Trzech tu. Trzech tu. Tu jest też ekipa.
Chociaż tu był Saigon ostatnio, jak biegaliśmy. Tak, Gatling. Gatling by się przydał jeszcze tak naprawdę tutaj. W ogóle by się przydał potrójny mur. Wykorzystać tę sytuację, że przynajmniej gdzieniegdzie gra nam pozwoli. A, bo tutaj mamy taki wklęsły. Wyburzyć. Postawić. Moczę zęby. Też da radę. To spróbujemy na zęby typowo. Chociaż może warto było coś tam więcej. Dobra, zbieramy żelazo na kolejne gatlingi. Tu jest ok. Tu może ta Tesla po środku. Pierwotnie taki był zamysł, tak, tego miejsca. No zobaczymy, co jeszcze uda się wybudować. Tesla niestety bardzo, bardzo dużo prądu pobiera i to jest jedyna rzecz, która mnie w jakiś sposób odciąga od tego pomysłu. A tak powinno być dobrze. Panowie, panowie razem. Oj, razem. Się nie doproszę u nich tego. A później się dziwić, że ktoś zginął, tak? No dobra. No nie, nie dobra. Idziemy dalej. Tak, już wolę nie myśleć, jakby ekipa się tu ruszyła, jakby Thanatosy były w tej okolicy. No to niestety znów za kanionem stoją, ale bądźmy dobrej myśli, że to się nie skończy dla nich źle. No idzie grupa naprawdę solidna, ale dopóki plujów nie ma... Dobra, są pluje. Dopóki plujów nie było, to było dobrze. Ci niech dołączą do tych. Dobra, nie mamy szans tego wycofać tutaj, więc no musimy walczyć do końca i liczyć, że jakoś się wybronią w tym punkcie, ale to wiele wskazuje na to, że się uda. Dobra. O, ja tu gdzieś czuję te emocje, ten lekki stres, że coś może pójść nie pomyśli. 2000 osób. Nie ma, ale zaraz będzie. Tak? Pyk. Gdzieś chatki powciskamy. No tu wiem, że miało być przejście, które teraz zalepiłem. Ale musimy wcisnąć te chatki, szczególnie tam, gdzie tego jedzenia dużo nie stracimy. Tutaj też może być, tak, systemy obronne z chatek będą. Chociaż, a nie, to tu damy egzekutor, tak? Tak myślę, żeby jeszcze jedną balistę tu wcisnąć. No i pięknie, surowce wyczerpane do zera. Nie wiadomo, czy jakoś więcej tych surowców się gdzieś w różnych punktach mapy nie kryje, ale zakładam, że chyba dużo więcej nie. Co mieliśmy znaleźć, znaleźliśmy. Dobra, tam już kończą. Tutaj też im idzie całkiem. Dobra, panowie. Oj, że oni muszą tak się tam... No dobra, niech sobie pójdą na patrol. O, dobra, ta ekipa dobrze jakby się wycofała. Oho, no i mamy nowość, tak, dziękuję bardzo, gra. To jest ta nowość, o której tam mieliśmy wspomnione na samym początku tego sezonu, że czasem można znaleźć budynki, które dołączymy do swojej bazy. Nie wiem, czemu tak daleko przy granicy, bo tu chyba nawet nie bylibyśmy w stanie niczego postawić, żeby dołączyć. Wrogowie są... no, krawędź mapy. Krawędź mapy. No, wydaje mi się, że trochę oszukują, że tak na krawędzi mapy, a drugie co, że no po co nam to egzekutor, już go nie dołączymy. Ale może jakby udało się go przenieść, to dałoby radę też go sprzedać i przerobić na części do naszej tu rozbudowy bazy. W gruncie rzeczy to już teraz nawet zaszliśmy. O! Egzekutor przyłączono. No to pięknie. To wybórz, tak? Chociaż raz skorzystamy z tych 70% nieco bardziej. Teraz tak, tu nam się przyda konkretniej egzekutor. Myślę, że też jeżeli będziemy trzymali w tym miejscu snajperów, to jeden egzekutor i balista dadzą radę. Też przygotujemy podwójny mur. Bardziej zastanawiam się nad tym punktem. Może dobrze by było tak, egzekutor tutaj i tutaj. Już tu by musiał być nieco dalej, bo musimy bronić się przy skośnym murze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Prawda, tu będzie mogło nadejść wsparcie ze strony snajperów, na co po cichu liczę. Ale tu będzie ok. A nim zacznie się końcowy atak, będzie trzeba też z murów zrobić podstrefy odpowiednie. Ale to wszystko przed nami, a tego już nie idzie wyprzedać, tak? Idźcie panowie tu na dół w takim razie, tutaj już ci dokończą chyba, co mają dokończyć. Może idźmy z nimi. O, widzę, że wszyscy skoczyli na górę. Może szkoda, bo wolałbym mieć oczyszczone... Aha, poszła mała ekipa.
Dobra, to niech czyszczą, niech jeszcze zobaczą, co się tu kryje. Czyli wygląda na to, że ten skraj mapy będzie niezamknięty. O, 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 jeszcze chodzą. Dobra, no prawie cała mapa, tak? Jak to mówią, prawie robi wielką różnicę, ale tutaj widać, że nie ma też specjalnie dużo wyjść, bo jeżeli wyjdą to stąd, tu jest bardzo wąsko, tu jest szerzej z wyjściem, no i tu przypuszczam, tu zdecydowanie jeszcze jeden egzekutor. Kurczę, nie wiem, czy tutaj test... A, tylko tutaj tej Tesli, tak jak widzieliśmy, nie wstawimy. Ale skoro tu więcej Tesli nie wejdzie, niech podejdzie kolega. Tu mieliśmy murki w ogóle dorobić. I dużo więcej nie wymyślimy w tym temacie. Tu fajnie dać kolce nawet daleko, bo jeżeli wejdą, to będą naprawdę pchali się na to ostro. Okej, okay, murek tu, czy tu gdzieś nam tu? Gdzie się uda, to jeszcze wkleimy. Tutaj murkiem nie zamkniemy, ale może dobrze, żeby było takie wejście. Zastanawiam się, jak najdalej ich tutaj dać. Czy ktoś się jeszcze zmieści na tej wieży? Na tej by się ktoś zmieści. Dobrze dać snajpera na wieżę, bo to zawsze będzie jakieś dojście. Okej, okay, to zdecydowanie, no tak, tylko nam teraz najbardziej kamienia brakuje. Tu są zapasy kamienia. Tylko kto po nie pójdzie? Kurczę, gorzej jak spotkamy się z problemami na naszej drodze. Ale tu jest naprawdę kamień, który nam by się przydał lada moment. Dobra. Będzie z krzaków powyciągali jeszcze. Parę zombiaków. W których miejscach naprawdę jest, wygląda całkiem to groźnie. Się wydawało, że już po problemie, a to proszę. Dobra, panowie, jak wam droga tu? Idźcie z X-em. Tylko nie strzelajcie do tego kamienia czasem, tak? Dobra, i to mi się nie podoba. Miejmy kontrolę na to oko. Szczególnie ten pój tam całkiem niefajnie nam wszedł. Ale okej, oni już się znowu łączą w grupę. 72 dzień zaraz, dobra. Myślę, że jeszcze z 3 dni damy radę. Czego brakuje? Żelaza, ale my z prądem stoimy już słabo. 2000 osób. To chcieliśmy. Energia. Kurczę, kosztem kamienia, ale przypuszczam, że nam się przyda, bo... Jak to wygląda? Robotnicy 8. Robotników na nie brakuje. 50-30. Drewno 20. Ale to samo drewno idzie, to bierzemy samo drewno. Kamień nam się przyda do murów. O, jak to blisko. Chyba, że już naprawdę nie będzie miejsca. Gdzie? Możemy oczywiście jeszcze pomyśleć o ulepszeniu, chociaż... O, tutaj by się przydało coś do mocniejszego, do obrony. Tu jest ok, tu jest ok. No dobra, załóżmy, że to powinno dać radę zasilić. Te drewniane murki. O, panowie. O, shiftem, tak. Shiftem. Tu mamy, no te drewniane mury na pewno trzeba też na kamień, więc następna dostawa kamienia na to pójdzie. No więcej domów nie wrzucimy. Moglibyśmy się jeszcze pokusić o te dwa namioty, żeby ulepszyć. I okej, tyle z jedzenia, ale jeżeli jest tyle z jedzenia, to my już więcej snajperów nie zrobimy też. Co w gruncie rzeczy, no... Trzeba przyjąć, że co mogliśmy zrobić, jeżeli chodzi o snajperów, to by się jeszcze przydało nam. Tylko co jest? Żelazo, kamień. No właśnie, to też potrzebuje kamienia do ulepszenia. Podnieście to. Dobra. Myślę, że poszło całkiem sympatycznie, to nawet wyczyściliśmy trochę ponad miarę. O, tu jest niedobrze, że oni się tak... Chociaż nie wydaje się, żeby też były jakieś większe problemy. No tylu snajperów trochę bieda, żeby tu coś ugrać. Kusi, ale wiecie co, wycofamy się pod mury. Szkoda ich tracić, okaże się, że jest jakiś pluj albo rudy i tak naprawdę nic już więcej z nimi nie zrobimy. Tutaj wracamy. O, tam są jeszcze, o, kolejny egzekutor, tak? No fajnie, no chyba, że to tak standardowe jest, że na skraju mapy wszystkie takie się pochowały. Bo to też tak może być. Egzekutor, tu bym widział egzekutor, tak naprawdę.
stać nas na kolejne, chyba żelaza będzie brakowało. Żelaza, ale fajnie jest znowu prąd. Możemy spróbować też rozwinąć kamień, ale dobra. Może teraz te drewniane by miały lepsze zastosowanie. Teraz tak, kamień tu. Ja wiem, trochę czuję napięcie, tak. Tu bym widział jeszcze jeden egzekutor, znaczy jeszcze jeden, no chociaż jeden. Ewentualnie to przerobić na egzekutor, tak jakby nam pierwsza linia padła. No dobra, przyłączcie to do nas. Będzie pieniądz. Egzekutor przyłączony, egzekutor na sprzedaż, bardzo miło. I wspomniałem o egzekutorze, że widziałbym w tym miejscu, tak? Wykorzystamy te surowce na to. I myślę, że tak, ta strona jest gotowa do obrony. Tutaj dużo więcej nie wymyślimy. Tutaj też raczej jest gotowe. O, panowie, ale was bym chciał wpuścić jakoś do środka. No czasem brama byłaby fajnym rozwiązaniem. No z tymi snajperami myślę, że tutaj też, no co prawda trzeba mieć pod uwagę, czy wziąć pod uwagę to, że nie wiemy co się kryje w tych ciemnościach, a to też do nas ruszy. Może być tak na dwoje babka wróży, tak? Bym powiedział. Tu bym widział egzekutor. Albo balistę. Tu już jest gotowe. No i tutaj też bym widział... Właśnie nie wiem, czy Tesla, czy egzekutor, tak? To jest taki... No i ten punkt zdecydowanie to trzeba jeszcze tu ulepszyć. Dobra, zbieramy, czekamy. Może uda nam się całą mapę jeszcze wyczyścić. O, oh my god, już się... Dziękuję bardzo. To właśnie... Właśnie podsumowali ten plan czyszczenia mapy. Dobra, no myślę, że nie ma co. Co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Wycofujemy ich do tego punktu. Ta ekipa niech idzie w tym kierunku. Tak, tak wspomniałem, tutaj egzekutor. Ilu mamy? Dobra, to wszystko co mamy idzie tu pod te mury, bo one są praktycznie niekryte w żaden sposób. Lepszy. Tutaj też by się przydał egzekutor. To ten moment, to ta chwila, tak? A gdzie wy idziecie? Tamtędy? Nie, gdzie oni szli? To ten moment, ale te godziny teraz szybko lecą. Dobra, mamy możliwość ustawienia ostatniego egzekutora. Miał być tutaj, tak? Nie mamy. Mamy, kupimy żelazo, raz można. Ale to drogie. Pieruństwo drogie, najgorzej, że chyba... A nie, to nie wymaga żelaza. To ustawimy tutaj w takim razie. O, mamy gdzieś jeszcze wieżę energetyczną. Czy to jest trochę biednie? Energia. Gdzie byśmy mogli to wcisnąć? No może zgodnie z pierwotnym planem tutaj. Ale ją dobrze by było wtedy otoczyć murem. Przynajmniej drewnianym. Nawet jak się przebiją, to żeby to trochę tam poraziło z okolicy. Wszystko. Wszystko. Tu nie wymyślimy nic więcej. Dobra, czekamy na dostawę kamienia, pieniędzy. Jak ruszą ostatnie fale, to jeszcze wtedy pomyślimy, co dalej. Raz tak. Wy idźcie tutaj. Się też nam ekipa przyda. Czy snajperów? Tutaj też weźmy. Coś możemy zrobić. Już z tego żelaza nic lepszego nie wymyślimy. Egzekutora już żadnego nie postawimy. Jeszcze jedno energetyczne. Przydałby nam się parę elektrowni. Albo wiecie co, ustawimy już dużą elektrownię. Prawda, ona zabierze kamień, ale... A to mi się nie podoba, że to tylko ta balista, ale no, liczę na snajperów, tak? Panowie się ustawią tu w ten sposób. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. O! 7 godzin do końca, tak? No. Tu! O! Teraz dopiero mnie naszło, że tak naprawdę to przydałby się Thanatos. Mamy jakiegoś w okolicy? Jeden. Dosłownie jeden. Co by się nie działo? Albo z tej strony bardziej. I go będziemy mogli sobie przemieszczać. Tę ekipę bym wysłał tutaj. Może nie aż tylu, albo tylu. No i tu mi się nie podoba, tak? Ta sytuacja pod murem.
Tu jest ok, ok. Żeby wszystko było ustawione na daleko. 19. 19 baliz. No właśnie, mamy trochę niepotrzebnie może wycofanych baliz, ale teraz ich się nie opłaca już usuwać. Teraz jedyne, co możemy zrobić, to zobaczyć, czy wszędzie mury... Nie, nie wszędzie jeszcze wyglądają tak, jakbyśmy chcieli. Oj. Te dwa aż tu niepotrzebne. Tutaj potrójne spokojnie. O, już jest chyba potrójne. To smocze. Smocze, pazury, zęby, zębicha. Mamy trochę złota, więc kolce na tych murach najbardziej narażonych na atak. Tu, myślę, o kurczę, tu by się przydały kolce, tak naprawdę. Weźmy z drewna chociaż. I też drewniane zębicha wtedy. Może drewniane nie byłyby takie złe. Dobra, tutaj też jakieś zęby. Tu w ogóle... O, szkoda, że tego się nie udało ulepszyć już. No niestety. Miało chwilę. No dobra, tu nic nie wymyślimy, tu nic... O, snajper. Gdzie się znalazł? Dobra, wejdź tutaj. Tu nic nie wymyślimy. Tutaj chyba mamy też wszystkie rzędy już gotowe. Możemy również zębicha poustawiać gdzieniegdzie. Dorzucić kolce zwykłe, chociaż one na tym etapie też są prawie że nieistotne. No dobra. No dobra. Czy coś jeszcze będziemy w stanie wybudować, nim nadejdą wszystkie fale? O, tu jak ładnie to widać. Idą. O, o. Ta strzałka mi się nie podoba trochę. No i właśnie, ruszyli najpierw ci, co ich nie wyczyściliśmy. Jak widać, dużo rudych tutaj było niestety, które mogą być nie lada problemem, ale na szczęście zatrzymały się na pierwszym murze. No te rude, tak. I tu właśnie widać, dlaczego warto wyczyścić mapę. Dobra, ale to wygląda całkiem obiecująco. Jeszcze nim ruszymy dalej. Tutaj też taki sam problem z rudymi, ale one nie przeskoczą przez dziury. Mam ostatnią chwilę, żeby ewentualnie coś dokupić. Na przykład tutaj kolce. Ostatnia chwila. Czy nas stać w ogóle może... O, właśnie. Ten tutaj. Tu widzę, idzie duża fala. Jakby poszli nieco dalej, ale tu nie wybronimy tego energetycznego. Tu raczej damy radę, chociaż widziałbym Thanatosa. Trochę mnie martwi ten punkt. Tu jest spoko. To jest fajna struktura obronna, ale nie mamy za bardzo gdzie jej postawić. No chyba, że tu. Ale zdążę to w ogóle powstać, nim nadejdą. I jeszcze bym tylko rozdzielił to, co mamy. Tak. No dobra, chodźcie. Dobra, co jest... Oj, zniszczyli wieżę. Na szczęście mamy snajpera, na szczęście mamy gatlingi. To jak widać, te skaczące się przedarły. Trochę szkoda, bo naprawdę przed nimi się łatwo było wybronić. Okej, no... Komputer chrupie, patrzymy co... Wow, tu się dzieje masakra na tym przełomie. Tutaj też, tu kolce, no szkoda, że nie powstały. O, o. Tu idzie grupa i tutaj też idzie grupa. Thanatos, gdzie jest ten Thanatos, co my tylko wysłaliśmy? Mam nadzieję, że on tu jest gdzieś w pobliżu. A co wy tu w ogóle robicie pod tymi... Panowie, idźcie tu pod mury już. Dobra, część może iść tu, nie wiem, tak... Aha, bo my im zamknęliśmy przejście. O kurcze. Bardzo o kurcze. To teraz już wiem, czemu tego nie ma wśród naszych tamtego. Dobra. To dość źle wyszło. To niech oni idą tu. To ten niech idzie tutaj, bo widzę, że jednak trochę większa grupa niż się spodziewałem. Dobra, niech idą. Tu nie wygląda to za dobrze. Ale chrupie. Ale chrupie. Dobra. Zobaczmy, czy coś gdzieś tutaj by się przydał Thanatos. Jest Thanatos w tym miejscu. Dobra, niech on się ustawi. Może będzie miał ich w zasięgu. Tutaj tak się spodziewaliśmy. Oj. Dobra. No niestety się przebili do środka tutaj. Pluje. I to jest najsłabszy punkt w tym momencie. Musimy szybko odciąć od reszty. Niestety tutaj nasze... Thanatosy są też. O kurczę, może drewno się chociaż... Ale! Jak to mogło tak szybko paść? A najlepsze, że tutaj się nastawialiśmy i nic nie zaatakowało. Chyba, że Thanatos i snajperzy jeszcze odciągną w tę stronę kogoś. No szkoda tego gościa, bo praktycznie na śmierć jest nastawiony. On trochę się w niektórych
miejscach przestrzeliłem, jeżeli chodzi o obronę. No panowie. O, za to tu się nie przestrzeliliśmy. Dobra, no tu jest jeszcze niedobrze, ale może, może się uda ich odciąć. Na szczęście tu nas morze chroni. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tu jest prawie koniec. Tutaj no, jakby był Thanatos, ale on musi być tutaj. Może ich później wycofamy, będziemy mieli jeszcze drugą linię. Tu już jest też koniec, czyli to jest spoko. Tu nie jest fajnie, bo tu już widać, nam się przebijają od dołu, czyli jako tako to bez sensu były te kolce u góry. To jeżeli będziemy mogli, trzeba oddzielić jak najdalej. Nawet drewnem. Tu jest ok, tu się męczą, tu jest, no póki się nie przebiją jest dobrze. No i najgorszy atak chyba tu jest, ale jeszcze się nie przebili przez pierwszą bramę. I to mi się nie podoba, tak? Trochę nie przewidziałem w tym miejscu. O ile tutaj przewidziałem, że nie przejdzie to za dużo. Gdzieś byśmy potrzebowali, to jest Thanatos, on by się przydał w tym punkcie, bo tu już nas zniszczyli. Tu jest jeszcze jeden Thanatos, ale trzeba było odciąć od reszty. No dobra, miejmy oko na ten punkt. Tu nie ma wiele tych zombiaków, ale są dość problematyczne. Ja bym jednak skasował te domki, nawet w celu zakupienia jakiejś struktury. Niech będą chociaż balisty. Tu nie będzie wiele trzeba, żeby się z tego wybronić, tak? Ale trochę trzeba niestety. Dobra, to jest załatwione. Tutaj, no tu jest dość spora infekcja. Tu już widzę, że się przebiły do tego. Może raz jeszcze wystrzeli? Aha, tu pluje się do tego przebiły i to jest największy problem. Szkoda, to się ładuje. Infekcja jest w kolonii, tak? Okej, okay, tutaj. Dobra, nie podoba mi się Higatmi. Tak jakby się tu prawie przebili. No niewiele zostało, ale widać, że już tu obrona prawie pada. Tutaj też tak samo niewiele zostało, ale niestety ten Gatling tego nie będzie miał zasięgu. Czyli nastawiamy się na balistę i gdzieś tu nasz Thanatos idzie. Oj, szkoda, że ten się zablokował w środku. A gdzie jest ten Thanatos, co my go tu wysłaliśmy do obrony, bo go nie widzę. Idź kolego, ty szybko tutaj. Tu już skończyliśmy robotę. Zejdź się zwierzę. Jak najszybciej, tak? Bo tu ten mur tu go nie wytrzyma. Tu się stało jakiś problem. Oho, tu się nam niestety przebili. Snajperami musimy podejść tu, a tych niestety tam zamknąć na straty. Tak, żeby nie przeszli do nas dalej. Okej, okay. To jest w stanie. Tu już zakończyliśmy walkę, więc Thanatosy idą. Tutaj też zakończyliśmy. Tu jest mały problem, bym powiedział. A tu jest duży problem. Czy my mamy Thanatosy w tym miejscu? No niech jeszcze walczą. Już tak naprawdę większe niebezpieczeństwo, tutaj coś się dzieje jeszcze. No, Gatling na szczęście ratuje. No i problem się pojawił w tym punkcie. Dobra, ale może snajperzy sobie poradzą. O, bardzo dobrze, że jednak mamy ten mur, tak. Jednak te podstrefy zrobiły, co do nich należy. Dziewczyny, wycofajcie się. Czy niegdzie słyszę, jakby ginęli... Oho, ginęli nasi. Dobra, szkoda. Myślałem, że tu Thanatosy przetrwają, ale to musimy w takim razie tak, zakleić to przejście. Tutaj dać to. Tego, o, ulepszymy, ale nie wiem, czy to się zdąży ulepszyć. Fajnie by było, jakby to jeszcze ich kopnęło prądem. O, tu chyba w ogóle Thanatos się kryje za tym. Bardzo dobrze. Robimy tak, jak najwięcej tego zabezpieczenia. Tutaj też damy trochę większy mur, żeby tam się zdążył Gatling ulepszyć. Jest nieźle, tu jest nieźle, tu już jest zakończone walki. Tu jeszcze trwają, ale to jest końcówka. I najtrudniej chyba tu sytuacja wygląda, najgorzej w sensie. Przydałaby się jeszcze jedna balista, ale już nic nie kupimy, nic nie zrobimy. Ta część chyba się wybroni. Wyglądało to źle, ale już wygląda lepiej, tak? Więc ta ekipa idzie bronić bazy. I tu już mamy wszystko. Południe myślę, że da radę. Chociaż jakbyśmy mieli jakieś Thanatosy, chętnie bym do nich wysłał. Dobra, oni infekują nam budynki. To wiemy, że tutaj to sytuacja wygląda źle. Tutaj jeszcze to może raz kopnie. Tu już chyba się zakończyło. Spróbujemy ich ustawić tu i odciągnąć tę ekipę, która atakuje w tym punkcie. O, tu jest strasznie dużo plujów niestety. Ale jakby te Thanatosy tutaj ruszyły, jesteśmy w stanie się wybronić. Już prawie finał jest u góry.
Niektóre struktury nawet idzie naprawiać. Tu już jest załatwione. Snajperów musimy przesłać na południe. I to jest ostatni punkt. Ostatni punkt, który trzeba wybronić i będzie wszystko. Zresztą już sobie poradzimy, problemów. Ale ten punkt jest naprawdę jeszcze... No, ta północ... Okej, wystójcie jednak tu, bo tu widzę coś wyszło. Wyszło coś dużego. Okej. Snajperów ustawimy. No to są takie punkty właśnie, które bardzo łatwo przegapić. Później właśnie wyjdą z buje. I dzieje się coś niedobrego. Jeszcze właśnie, nie jest powiedziane, że gdzieś stąd nie przyjdzie zaraza. Tu co prawda balista sobie stara się radzić z problemami. Jest wszystko, tu jest wszystko. Możemy spróbować przesunąć tę ekipę tu niżej. Południe się wybroniło. Straciło mury, ale się wybroniło. Tu już są niedobitki. Czyli wystarczy dobić to wszystko, co jest tu. Wiele wskazuje na to, że jednak będzie to finał finałów. No, może tak, jakby nie robić tych przerw. Aha, tu jeszcze sobie ktoś żyje. Mamy jakichś snajperów? Albo postaramy się dziewczynami tu skoczyć. Może tak, jakby nie robić tych przerw, grać jednym ciągiem. Udałoby się zrobić, znaczy na pewno udałoby się zrobić więcej. Przygotować nieco lepiej, bo to, no, przerwy nie służą w tej grze, ale z drugiej strony cel myślę, że chyba zrealizowany nawet może być lepiej niż w pierwszym sezonie, tak? No to sporo rzeczy jeszcze do naprawy, możemy wysłać ludzi gdzie nie gdzie dobić. Najmniejsza chyba baza, którą mieliśmy do tej pory, która jakoś podołała. O ile oczywiście nie wyskoczy nam coś jeszcze w tym wszystkim, ale prawdopodobnie to już wystarczy. Starczy ich wysłać na polowanie, tak naprawdę. To może idzie tutaj... A nawet nie musimy nigdzie wychodzić. 107 tysięcy wynik końcowy. Maksymalna populacja 2 tysiące zabici, zarażeni. 38 tysięcy zabitych żołnierzy, 61 tysięcy. Ach, no naprawdę... Pechowa mapa, bo daleko do terenów zielonych. Burmistrz żaden nam nie podszedł. Jedyne... Co nam się może trochę udało, to te początkowe surowce, że gdzieś tam mieliśmy złota koło bazy na start, ale myślę, że jeżeli dałoby radę, to wolałbym zamienić to na jedno poletko z farmą. Już nie mówiąc o burmistrzu, który dałby nam technologię albo jedną farmę gratis. Mimo wszystko pozytywnie zakończyło się i nawet może dobrze, że dali nam trudniejszą mapę, bo to jeszcze bardziej tak, załóżmy 501% trudności. Jeszcze bardziej nam to dorzuciło emocji, ale... Ale, no i mamy wszystko. I mamy wszystko. Okej, nowa gra. Żadne nowe tereny nie doszły. Krócej się nie da. Trudniej też nie. 500%. No dobrze, w takim razie zamykamy naszą część survivalową w grze They Are Billions. No chyba, że wyjdą jakieś mega aktualizacje, nowe mapy czy nowe tryby. Pewnie jeszcze wrócimy do tej gry w ramach kampanii, ale to wszystko na spokojnie, w czasie. Raz jeszcze przeogromnie dziękuję za wszelką pomoc, za wszelkie tutaj łapki w górę i oglądanie do końca tych materiałów, bo widziałem, że mimo tego, iż mamy do czynienia ze strategią, to utrzymanie uwagi było całkiem spore, co też zawsze cieszę. Dziękuję również komentującym, udostępniającym, czy jak jeszcze inaczej wpływającym na to, że dotrwaliśmy do tego momentu w tak dużym gronie. No i jak się okazuje, myślę, że udanym finałem. No to co? Czas się brać za kolejne tytuły, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!